Niedziela rozpoczęła okres zimnych ogrodników. Tej nocy możliwe są przygruntowe przymrozki. Magda Mering, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Nad Europą dominuje rozległy obszar wysokiego ciśnienia z centrum nad Bałtykiem i południową Skandynawią. Na razie pozostajemy po jego wschodniej, chłodniejszej stronie. W kolejnych dniach wyż przesunie się na wschód, a nad Atlantykiem formować się będzie niższy, co otworzy drogę do napływu cieplejszej masy powietrza z południa kontynentu. Przed nami praktycznie bezchmurna noc, okresowo z niewielkim zachmurzeniem, co będzie miało przełożenie na większy spadek temperatury. Najniższa wartość w Kościerzynie tylko 2 stopnie, przy gruncie może być nieco mniej. Wiatr umiarkowany do bardzo słabego. 1027 hektopaskali to aktualna wartość ciśnienia, które będzie powoli się obniżać. Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. Termometry wskażą od 12 do 19 stopni w cieniu. Wiatr powieje słabo, a nad morzem umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hektopaskale i jeszcze nieco spadnie. Na Bałtyku zmienny wiatr z kierunków wschodnich, w nocy słabnący o maksymalnej sile 4 stopni w skali Beauforta. Jutro również nie przekroczy 4 stopni. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia. Thank you.